No cóż, tak naprawdę nie mam za wiele do powiedzenia. Był czas, gdzie dziennie robiłem po 1000 km, a teraz jest czas, w którym się zastanawiam, czy dzisiaj w ogóle wsiądę na motocykl. Znaczy, niewykluczone, może gdzieś tam się przejadę niedaleko, ale... To trochę trzeba motocykl przewietrzyć, także krótka wycieczka. Niedużo kilometrów. To był bardzo lajtowy dzień, pozbawiony jakichkolwiek atrakcji turystycznych. Ale jutro powinienem się poprawić. Zwiedzanie Olimpu. Tu rozpoczęła się historia, ale ta starożytna, Igrzysk Olimpijskich. Z przekąsem powiem, że teraz będzie fragment o bardzo starych kamieniach i bardzo starej historii. Zresztą historia zawsze jest stara. To są tereny, na których jak gdyby powstała idea Igrzysk Olimpijskich, czyli zawodów sportowych. Nie o czym ty tak gadasz tyle czasu? Już właśnie przestałem gadać. Tak. Zostałem zgaszony. Kto mnie zgasił? Kto mnie zgasił? To jest z kreskówki. To był zgaszony Hades przez... To koń zgasił Hadesa. Zdmuchnął wieczny ogień na Hadesie. Tu w tym miejscu, na tym placu ma miejsce symboliczne rozpalenie pochodni olimpijskiej, znicza olimpijskiego, wykorzystując skupienie promieni słonecznych. Nie pamiętam, czy za pomocą lustra, czy jakiejś dużej soczewki. W sposób taki, można powiedzieć, naturalny, zostaje zainicjowany ogień olimpijski tu w tym miejscu. Ale prawdę mówiąc, pierniczę jak nie wiem co. Mam nadzieję, że potem uda mi się z tego zmontować jakąś sensowną wypowiedź. Wejście na główny stadion. Grzmiało, trochę padało, a teraz tak nawet zaczyna się pogadzać. O, patrz, jakieś antyczne okulary. Muszę przyznać, że jeżeli na danej linii jest obsługa, to i tak wolę samodzielnie umyć motocykl. Tu można naprawdę przesiadywać godzinami, całymi dniami nawet, ale trzeba ruszyć w drogę. Motocykl czeka. Jedziemy? Niestety cienki ze mnie przewodnik, więc nie powiem dokładnie, co to za zamek. Tym bardziej, że opisy często są po grecku. To już ja w ogóle tego nie ogarniam. No nie powiem, strome te schody. O kurde, ja bym sobie zęby wybił, myślałem, że tam jest pierwszy stopień, a nie było. Nie, no, słuchaj, jak patrzysz w kamerę, w miarę starasz się jakieś kadry złapać, no to pod nogi się nie patrzy, to był język przygryzł.
RTK trochę dostał w tyłek, naprawdę, po takich dziurach, ale zawziąłem się i mówię, kurnia, muszę. Na zdjęciach satelitarnych wypatrzyłem taki opuszczony resort, który nie wiem, czy w ogóle zaczął funkcjonować. Wygląda na to, że była brama wjazdowa główna, portiernia, czy coś w tym stylu, ale chyba właśnie to inwestycji nie udało się dokończyć. Część urbexowa tego wyjazdu. Zazwyczaj taki element gdzieś tam się przewija. Takie kurde, naprawdę jak Indiana Jones. Odkrywamy pozostałości po dawnej cywilizacji. Albert. Hello, Albert. Thank you.